Cześć, cześć Kazie i Kaziczki. Myślicie sobie pewnie, Kaziki już się wyprowadziły i przyjechali sobie nad rzekę. No, przyjechali nad rzekę, ale mamy problem. Bo oto kamper nam stanął. Kamper nam stanął, kochani, nie pierwszy raz, no drugi raz. I to chyba ta sama bolączka, powiem wam. Bo już kiedyś nam się tak zdarzyło, że wracaliśmy z Niuki i nagle na rondzie nasz kamper po prostu się zatrzymał, silnik zgasł i nie mogliśmy odpalić. No więc dzisiaj mamy mniej więcej to samo. Zatrzymał nam się na skrzyżowaniu po kilku próbach i po ręcznym pompowaniu paliwa, taką pompeczką małą, udało nam się zjechać tego skrzyżowania. Na szczęście nie blokowaliśmy skrzyżowania, bo po prostu był przejazd z dwóch stron, także nie było tak źle, mogło być gorzej. Teraz jesteśmy na parkingu pod sklepem, bo przyjechaliśmy sobie zrobić zakupy. Chcieliśmy coś kupić na kolację. Okazało się, że sklep jest zamknięty, a kamper stoi. Nie możemy odjechać stąd, ale przynajmniej jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, bo jesteśmy nad rzeką Tamar. W międzyczasie oczywiście nie załamujemy rąk, mamy wykupioną pomoc drogową w razie czego ktoś nas tutaj poratuje, przyjedzie na miejsce, może spróbuje nam naprawić, może ostatecznie zawiezie nas na lawecie do domu albo do warsztatu. Marek już podziałał, tak, bo Marek nie zasypuje gruszek w popiele i zapytał na forum talbotowiczów, cóż to może być za przyczyna tej naszej choroby talbotowej, więc już pojawiło się kilka pomysłów. Za pierwszym razem, wiecie jak rozwiązaliśmy problem? Byliśmy dosłownie może kilometr od domu, także nie było takiej znowu tragedii, bo byliśmy niemalże na własnym podwórku. Zadzwoniliśmy po naszą pomoc drogową i powiedziano nam, no musicie poczekać te 40 minut. Ale wyobraźcie sobie, że tak gdzieś po 20 minutach próbowaliśmy znowu odpalić auto i tym razem się udało, więc dzisiaj tego próbowaliśmy, ale dzisiaj to nie podziałało. Jedyne co się zmieniło, no przecież jeździmy tym kamperem na co dzień, jedyne co się zmieniło dzisiaj, to to, że dzisiaj był bardzo, bardzo gorący dzień. Mieliśmy tutaj problemy z paliwem, bo kiedy kupiliśmy naszego kamperka, o przepraszam za hałas, kiedy kupiliśmy naszego kamperka, to on w ogóle nie był na chodzie. Nie wiem, czy o tym opowiadałam. Bo właśnie ktoś wlał do niego biodiesla, wlał do niego jakieś trefne paliwo. To paliwo było w układzie przez kilka lat, nieruszane, więc cały układ właściwie ten paliwowy był zaklejony wręcz tym starym paliwem. No i do dzisiaj tak jeszcze czasami się to odzywa. Więc kochani, update jest taki, że czekamy. Talbot odpoczywa. Inni właściciele talbotów doradzili nam, że być może ta wysoka temperatura tutaj ma związek z tą naszą awarią. Jesteśmy dobrej myśli, pochodzimy sobie nad rzeką z dieslem, a talbot niech się chłodzi i niech się zastanawia. I trzymajcie kciuki, kochani. Mam nadzieję, że ruszymy i że dojdziemy jakoś do domu dzisiaj. Teraz będzie lekcja mechaniki według Kazika. Według Kazika, który potrafi tylko tak, zatankować auto, ewentualnie dolać płyny ustrojowe do auta i ewentualnie posprzątać. Właśnie zostałam poinstruowana przez CEO, czyli Chief Executive Officer Kazik TV, że to jest właśnie nasza pompa paliwa. Tutaj upatrujemy, no dobra, Marek upatruje przyczynę. Można ją tutaj uruchamiać ręcznie, naciskając ten guzik. I ktoś na forum talbotowiczów nam doradził, że być może mamy powietrze w układzie i możemy spróbować odkręcić tę małą śrubeczkę i troszkę podpompować. I jeżeli zacznie wtedy wylatywać paliwo spod tej śrubeczki, to znaczy, że mieliśmy zapowietrzony ten układ paliwowy. Powiem wam, Kazie i Kaziczki, że no trzeba by byłoby, kurczę, trochę zasięgnąć takiej wiedzy mechanicznej. Przynajmniej ja bym chciała. Ewentualnie nawiązać kontakty towarzyskie i konwersacje z mechanikami. No ale kurczę, kto będzie ze mną gadał o samochodach, jak ja tylko umiem opowiadać o kolorach. No, Talbuś. Talbocik. Oddychaj, no. Bądź dzielny. Przecież wiemy, że ty chcesz jeździć, ty chcesz jechać w świat. Ty nie chcesz gdzieś chorować na parkingu. No, zbierz się w sobie,
i współpracuj z nami. My Cię tak kochamy. Ty też nas kochaj. Patrzcie, jakie fajne mają tutaj ludzie miejscówki. Ktoś ma patio, decking przed domem z tą łódką pod niebieską plandeką i może wręcz z ogródka swojego, no, ma dostęp do rzeki. Wygląda na to, że woduje tam tę łódkę. Jesteśmy w Torpoint, a po drugiej stronie jest Plymouth. To znacie z vlogów do pracy. No. Musimy poczekać, więc możemy sobie czekać tutaj. Wiecie, co jest najfajniejsze w tym, że psuje Wam się kamper? To, że możecie sobie w międzyczasie ugotować obiad, zapalić herbatę, upiec ciasto, przebrać się, wyprostować sobie włosy. Możecie przeczytać książkę. Macie wszystko ze sobą. Dom jest z Wami, więc spoko. Właśnie jedna z osób, które nam tutaj radzą, co robić, jeden z właścicieli Talbota napisał nam na Facebooku: a nie przejmujcie się, Talboty tak mają, czasami mój, czasami też tak ma, po prostu trzeba poczekać, napijcie się herbaty. Tak właśnie wygląda społeczność osób, które jeżdżą 30-letnimi kamperami, nieźle, co? No, napijcie się herbaty, to każde auto ma swoje prawa, luz bluz, no zobaczymy, mam nadzieję, że... No, że skończy się na herbacie i pojedziemy do domku. A jak nie, to będziemy się martwić. Na razie się nie martwię. Przyjechaliśmy tutaj przecież z zamiarem zrobienia zakupów i zjedzenia obiadu, więc... próba. Nie. No ale to już przynajmniej kręci, ale jeszcze nie odpalił. No więc Marek zostaje za autem. A ja idę piechotą kupić coś do jedzenia do najbliższego sklepu. Bo ten, który właśnie mijam, jest zamknięty. A, dzisiaj zamknęli wcześniej, ponieważ dzisiaj jest święto. Dzisiaj jest bank holiday. Więc sklepy są otwarte jak w niedzielę, czyli do 16:00. Większość... Hi, hello! Doing a little vlog. That's alright. To był właśnie taki dosyć sympatyczny pan. Znam go z widzenia. Szczerze mówiąc, to myślałam, że jak zobaczy, że kręcę, to będzie chciał wystąpić. Może w drodze powrotnej do niego zagadam. No to co? Tak wygląda Torpoint. Szybki rzut na Torpoint. I idziemy do sklepu. No powiem Wam, że jest trochę niepewności. Właściwie to dopiero drugi raz, kiedy nasz kamper no nas nie słucha i troszkę, nie to, że nas zawiódł, ale no jest jakiś problem. Ale na pewno będzie więcej takich sytuacji w drodze. Po prostu trzeba się na to przygotować, uzbroić w cierpliwość, kupić sobie podręcznik o mechanice i mieć nadzieję, że to będzie dobrze. Nie wiem, jak ta przygoda dzisiejsza się zakończy. Ledwo co wyszliśmy z domu, a już jakieś przygody. Ale właśnie o to nam chodziło. Gdybyśmy chcieli żyć sobie spokojnie i bezpiecznie i przewidywalnie, to zostalibyśmy w domu. Po prostu. No dobra, idziemy. Tam w tle, na tym skrzyżowaniu, za tym skrzyżowaniem jest już sklep mały. Zobaczymy, czy da się coś tam kupić do jedzenia. Ciekawi jesteście, ile będzie to kosztować? Taki mały posiłek dla dwóch osób. Obiad o kolację. Odkąd zaczęliśmy się przeprowadzać, to jemy obiad o kolację. Śniadania i obiad o kolację tylko. Na nic innego nie ma czasu. Ale piękne róże. Ale pachnie. Przechodzimy koło restauracji. Idziemy do Szpara. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mały sklep, no ale da się coś tam kupić. Powiem Wam, Kazie i Kaziczki, że już wychodzę ze sklepu, zrobiłam zakupy, przyniosłam swoją własną reklamówkę w ramach oszczędności. To były bardzo oszczędne zakupy. Wydałam chyba 4 funty, tak, 4 funty.
i pokażę wam tak szybciutko, co tutaj mam. To nie było proste kupić tutaj coś, co jest dosyć zdrowe i co na etykiecie nie ma zawartości soli, tłuszczu i cukru po prostu na czerwono. Nie wiem, czy w Polsce też tak jest, ale tutaj w Wielkiej Brytanii od jakiegoś już czasu wszystkie produkty mają takie etykiety, które pokazują właśnie zawartość tłuszczu, cukru i czego tam jeszcze, soli. Więc może zaprezentuję. O, na przykład takie ziemniaczki. One mają wszystko na zielono. Udało mi się. To są takie ziemniaczki do pieczenia. Mam tak ziemniaczki, mam jakieś takie gotowe, takie do pieczenia, takie do odgrzania, takie kurczakowe, jakieś takie bite. Dobra, zatrzymamy się i pokażę wam i pędzimy do Marka podtrzymywać go na duchu w sytuacji kryzysowej. Czyż nie taka jest rola żony i kobiety? Żona poszła na polowanie, uzbierała coś do jedzenia, a teraz będę wspierać Marka za chwilę. Nie wiem jak, bo duchowo tylko, ale damy radę. No więc zobaczmy, jaki Kazik zrobiła zakupy. Ziemniaczki, małe ziemniaczki do pieczenia z ziołami i z tymi. Z masełkiem. 50p. Przecenione pomidory. 40. No, miałam szczęście, dzisiaj było dużo promocji. Bo dzisiaj święto, więc nie sprzedali wszystkiego. Do tego sałata, czyli funt 40. Do tego ten kurczak, takie kurczakowe, jakieś takie bites. Funt. Czyli mówiłam funt 42, 40. Na deser truskawki za 50p. Czyli 2,90. I tylko dlatego, że sytuacja jest kryzysowa, coś na słabe morale za kolejnego funta, czyli 2,90, 3,90, 4 funty, 20 zł. Jest nieźle, co? Da się. Gdybyśmy poszli do tej restauracji Indian, to za jeden posiłek zapłacilibyśmy dwa razy tyle, za jedną porcję jedzenia na wynos. Nas na restaurację już nie stać. U nas to dzisiaj będzie na kolację. Już pędzę do ciebie, kochanie. Z obiadem, z kolacją, z truskawkami, z czekoladą. Zjedliśmy obiad, odczekaliśmy już chyba jakieś 40 minut. To jest chwila prawdy. Marek siedzi za kierownicą, a ja trzymam kciuki. Jeżeli auto odpali, to od razu odjeżdżamy i jedziemy do domu. Tego się baliśmy. Na razie nie jedziemy. Marek mówi do mnie, dobra, dzwoń po pomoc drogową. I właśnie otwierałam schowek, żeby wyciągnąć papiery. Marek mówi, a spróbuj jeszcze raz. No i odpalił, jedziemy. Jedziemy, nie zatrzymujemy się, trzymamy na wysokich obrotach. I miejmy nadzieję, że dojdziemy do domu. To wygląda na to, że mamy materiał na kolejnego vloga. Tylko nie wiem, czy nasi rodzice nie dostaną zawału, jak zobaczą ten materiał. W każdym bądź razie lekcja dzisiejsza jest taka, że stare talboty naprawdę uczą nas, co to znaczy cieszyć się chwilą. W tej chwili jedziemy, więc cieszymy się tą chwilą i mam nadzieję, że chwila zaprowadzi nas do domu. Ale jest piękny zachód słońca. No i cieszymy się zachodem słońca i miejmy nadzieję, że na razie koniec wrażeń. Expect the unexpected. To nie jest zbyt szczęśliwy czas na takie przygody, ponieważ za dwa dni wyprowadzamy się z naszego domu do tego właśnie pojazdu, który jak się okazuje ma swoje wybitnie brytyjskie poczucie humoru. Kazie i Kaziczki, udało się. Dojechaliśmy do domu. Jesteśmy już na swoim podjeździe. Nie gasimy jeszcze silnika. Zobaczymy, co się stanie. Nie jest jeszcze za późno, aby odwołać całą tę wyprawę i zostać w domu i postąpić jak rozsądny człowiek. Jak myślicie? Pojedziemy tym kamperkiem? Czy się wycofamy ze wszystkiego? Dzisiejszy wieczór był naprawdę niezłą lekcją pokory i cierpliwości.
co ty byś zrobił? Za 2 dni wyprowadzka z domu. I to będzie nasz dom. I to będzie nasze jedyne auto. To będzie nasz dom, nasz transport. Czekam na wasze komentarze. Na razie. Pa, pa, pa.